Galaxy S22 po, ile tam, z tydzień go użytkowałem. Weźcie, no zobacz, S22 jest troszeczkę mniejszy. No zdecydowanie mniejszy, jest w wielkości iPhone'a X. Jesteś miłośnikiem iPhone'ów, no to ten rozmiar będzie dla Ciebie idealny. Ja jednak wolę troszeczkę dłuższy, większy telefon, ale to bardzo kwestia indywidualna. Czym jeszcze się różni? No, ma bardziej płaskie ramki, co jest fajne. Tył jest czarny, a nie to jest sprzedawane jako czarne, czyli S21, a jest taki sarawy. No ale i tak założysz pokrowiec. A propos, pokrowce silikonowe, bardzo fajne. Link w opisie, możesz sobie kupić wspaniałe, jeden z najlepszych. Zamiast płacić stówkę za firmowy, to sobie kupisz taki i będzie sprawował się tak samo, a będzie kosztował 5 razy mniej. Ale zobaczmy sobie benchmarki. Benchmark, panie kolego, S22, S21, jak widzisz, różnica jest znacząca. Ale czy tylko na papierze? Znaczy, na ekranie, w liczbach. Sprawdźmy to bardzo w prostym, bardzo prostym teście. Na przykład nagrajmy sobie na dwóch smartfonach wideo z przedniej kamery. A wideo będzie trwało parę sekund, tak byśmy mogli je swobodnie wyrenderować. I będę się musiał tu ruszać. Czekajcie, może tak zróbmy. O. Będę się musiał tu ruszać, będę coś tam ruszał głową, tak żeby Wam to pokazać w rzeczywistości, jak to będzie się prezentować w czasie obciążenia procesora. Dobra, wideo zostało wyłączone. I teraz wchodzimy w program renderujący. Znajdujemy najnowsze wideo. Dodajemy. I odpalamy. I teraz zobacz sobie, co się będzie działo. Ja może tak dam bardziej na środek. Trochę się odbija, ale co zrobisz? A wideo będzie trwało parę sekund, tak byśmy mogli. Patrz na ekran. Widzisz to? Widzisz, co się dzieje z Galaxy S22? Jak on przerywa? Nie daje sobie rady z obróbką. Ja wiem, że się odbija obraz, ale no co zrobić? Trudno. I gramy. Gra pięknie chodzi. Wspaniale. Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Czekaj, bo on tu gdzieś przyjdzie. Stamtąd. Z tyłu mnie wzięli. Dobra. Już mnie zastrzeli. Wiecie, co mi się tu nie podoba? Jaki on robi się gorący. Patrz. 37. Na poprzednim teście było 39. Ale jest 39, proszę. Ale od razu zrobił się taki ciepły. O Jezu, jaki jest nieprzyjemny. Ciepły telefon jest strasznie nieprzyjemny. Telefon musi być zimny. I gęsty, jak porządna wódeczka, ciepły to było strasznie przyjemne, dlatego zawsze polecam pokrowiec sobie założyć i w ten czas nie będzie takiego doznania. O Jezu, ten pokrowiec jest chłodny, bez pokrowca nie byłem w stanie takiego gorącego smartfona trzymać. O Boże, aż mnie wzdryga. Ale dobra, grać się da, no to jest przynajmniej tyle za 4000 zł. Głośniki. Puszczę tę muzykę. Powiem Wam, że głośność jest na poziomie Galaxy S21, nie S20 Ultra, S21 Ultra, który jest zdecydowanie Samsung Calm Down,
głośniejszy. Ten poziom jest zachowany, tak samo jak jakość jest zachowana, aczkolwiek podłączając bacy do tego smartfona, jakość audio jest średnia, bo gorsza niż S21 i gorsza niż w A53. Nie wiem, jakiś dek jest taki jakiś dziwny. Próbowałem ustawić coś, ale kwestia na pewno oprogramowania. Kamera. W kamerze, panie kolego, mamy dużo funkcji. Czy mamy więcej funkcji niż w Galaxy S21? Nie, ja to coś więcej nie widzę. Jeśli chodzi o wideo, to może max pójść w przodu w 68 4K i 8K 24 w tylnej. Przejdźmy sobie do sampli. Zobaczcie sobie sample. A na drugie mamy, panie kolego, schaboszczak. Wygląda ładnie. Dobra. Tak się składa, że mam przy sobie stand i będzie miał ładny widok. Panie kolego, bardzo ładny. No, to jest krótki stolik, więc daleko nie, dalej nie pójdę. Ale nie masz tak szerokiego kąta. Ten kas trochę zasłania. Czekaj. O tak. Purée, kapustka. No i ten piękny kotlet z wony, schaboszczak. Proszę bardzo. Bateria. No, muszę ci powiedzieć, iż już jest 91%, schodzi szybko. Maksymalnie uzyskałem 4,5 godziny na ekranie, a minimalnie w ciągu 2 godzin go skończyłem, nagrywając w 8K i w 4K. Może nawet szybciej, bo te, jak przy nagrywaniu to jednak procenty uciekają bardzo szybko. I jak już masz Galaxy S21, no to tak byś kupił ten sam telefon z mniejszą baterią. No. No szału nie ma. Dlatego ten idzie w odstawkę, a my zajmiemy się Ultrą, która dojdzie, mam nadzieję, do mnie wkrótce. Ale strasznie się grzeje. Ja nie wiem, co on to taki jest ciepły. Jak takie ciepłe kluchy. Ale fajnie, że jest czarny. Ile on ma dalej stopni? 34. Ludzie. To jest strasznie ciepły. Widzisz, popatrz, ten ma 29. To tu już spoko. Tylko, że tego używałem, a tego nie, no. Ja nie wiem, bo tego cały czas używam też w pokrowcu. Ten jest jeszcze taki letni, ale ten jest... źle do tego. Do tego Samsung odmówił wysłania mi tego rabaciku 400 zł za kupienie w przedsprzedaży. A to, zrobili konsumenta w ciula. Ładowanie jest wolne godzinę, musisz ładować smartfon, nawet godzinę 20 mi się pokazało, co w dzisiejszych czasach, w 2022 roku, to jest skandal, panie. Co to jest w ogóle? Za 4000 zł, w niektórych przypadkach nawet więcej, te 256, więc troszkę droższa. No, 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 no,